Dobra, dzisiaj będzie filmik taki szybki na temat Huawei P9 Lite z wgranym Morpheus ROM 7.4. Właśnie go sobie wczoraj wgrałem. Siedziałem na wersji 7.2, a nawet nie wiedziałem, że jest 7.4 dostępna. I powiem wam, że ten ROM jest po prostu genialny. Generalnie, powiem wam w skrócie, cały czas siedziałem na telefonach BlackBerry. Całe życie przyzwyczajony do klawiatury fizycznej i tak dalej, więc przesiadka na Androida była dosyć sporym wyzwaniem i powiem wam, że trafiłem praktycznie w dziesiątkę i wiem, że w przyszłości jak będę kupował telefon, to na pewno będzie to marka Huawei. Są to dobre telefony, naprawdę. Już testuję go rok czasu i nie mam zastrzeżeń. Na tym ROMie chodzi ten telefon genialnie, ale pokażę wam, jakie opcje daje taki ROM na przykład. Kamera na przykład. Gdzie tu jest kamerka? Zacznijmy najpierw od kamerki. Jakie są opcje? Mamy różne zdjęcie, wideo, panorama 3D. To jest zdjęcie trójwymiarowe, że tak jakby się ruszało na boki. HDR to wiadomo, tryb nocny, panorama, malowanie światłem, bardzo fajny efekt daje przy jakichś takich, nie wiem, jak woda płynie. Tryb poklatkowy, zwolnione tempo. Ten telefon tak zwolnione tempo ma, powiedzmy sobie, takie średnie, bo nagrywa tylko w 1000, w co ja gadam, chciałbym, żeby to było 1000, 640x480, także cienko, cienko. Znak wodny, notatka audio do zdjęcia, skanowanie dokumentu, dobry posiłek, ostać na wszystko. No, takie mamy tutaj opcje fotografowania. Format RAW. Rozdzielczość zdjęcia maksymalna jest 13 megapikselów. Jeżeli chodzi o kręcenie filmów, to mamy Full HD, najwyższą rozdzielczość. Stereo. I tak to jest, jeżeli chodzi o kamerę. Kamera jest bardzo fajna, nie powiem. Tryb Pro nam daje dostęp do ustawiania ISO na przykład. Shooter, przysłona, już nic nie widać. Lepiej na auto to ustawiać. I jeszcze szereg różnych opcji. Przyciski nawigacyjne służą do, na przykład, uruchomię sobie lektor Droida. I teraz przytrzymując ten przycisk tutaj, strzałki w lewo dłużej, zabiłem aplikację. Proces. Czyli nie wisi mi nic w tle. Bardzo fajna opcja. Kółko, dłuższe przytrzymanie włącza latarkę. Dłuższe przytrzymanie kwadrata. No, tego podzielonego ekranu. Aha, czyli na przykład uruchamiam sobie dwie jakieś aplikacje lektora Droida. Teraz przytrzymam dłużej. No i mam podzielony ekran na dwie części. Ok. Dłuższe przytrzymanie kłódki to pewnie będzie, co sobie ustawiłem. Aha, skanowanie kodu. Przydatne przy paczkach. Ale pokażę wam, jakie opcje ma na przykład do dźwięku. To jest masakra. Tu nie ogarniam połowy chyba z tego wszystkiego. Kompresor mamy, jakiś equalizer. Kompresor jest tak rozbudowany, że naprawdę trzeba kumać czacza, żeby się nim bawić. W muzyce, kto tworzy muzykę, ten nie będzie miał problemów. Equalizer, to wiadomo. Konwerwer, genialna opcja. Co to jest konwerwer? To jest jakby takie ładowanie impulsów. Tak na przykład jak mamy w gitarze elektrycznej, w jakimś programiku, to tak możemy tutaj sobie załadować, że jakiś będzie, nie wiem, Blue Electronic
Vintage Classic Rock, Classic Solo Piano. Taka imitacja jakby jakiegoś pomieszczenia albo głośnika, można w ten sposób powiedzieć. Reverbation, czyli reverb, też do muzyki. Działa to wszędzie. Jak YouTube oglądamy, słuchamy muzy. Speaker Optimization. Extra Loot, tego nie testowałem. I Master Gate Limiter. Czyli to, co mamy już na głównym wyjściu dźwięku. Genialne. Co tu mamy jeszcze? Możemy sobie tutaj ustawić. Spiszę sobota, ile procent baterii, jaka prędkość internetu jest. YouTube zmodyfikowany. Vanset tak zwany. Tutaj rana. Generalnie jest sporo tutaj opcji. Phantom OTG. Czyli mamy dostęp do OTG, jakieś urządzenia pod USB, CPU. Tutaj już zabawa z CPU dla bardziej zaawansowanych. Możemy sobie ustawić różne wejścia. Wyłączać, włączać, rdzenie chyba nawet. K-settings i to jest tutaj potęga, można powiedzieć, bo tutaj możemy ustawiać sobie sporo różnych opcji, z których dopiero odkryłem może z 10%. Generalnie telefon jak dla mnie jest zarąbisty, czytnik linii papilarnych działający szybko, dobra kamerka, głośnik mono, brak obsługi Wi-Fi 5 GHz, NFC ma, super sprawa, gdzieś płacić na przykład w sklepie zbliżeniowo telefonem, już parę razy zdarzyło mi się tak płacić, parę, kilkadziesiąt razy, nie mam karty, mam telefon, to mogę sobie zapłacić. Jeszcze naprawdę to jest dużo jeszcze opcji, których mógłbym pokazywać i pokazywać. Tu jakaś optymalizacja jest baterii. No generalnie Morpheus ROM jest chyba najlepszym ROMem, jaki jest dostępny na Huawei P9 Lite. Bez dwóch zdań. Testowałem już inne. Elite ROM. Elite ROM jest gorszy. Elite ROM jest naprawdę... Morpheus ROM jest super. Polecam każdemu, kto ma zrotowanego Huawei z odblokowanym oczywiście bootloaderem, bo to trzeba mieć odblokowanego bootloadera. Ale telefon dla mnie super. W przyszłości, jak będę kupował, to Huawei, który będzie miał obsługę taką aparatu 4K, musi mieć mój telefon w przyszłości obsługę 4K. Musi mieć obsługę Wi-Fi 5 i 2 GHz. Super by było, jakby miał IRTę już wbudowaną. Co tu jeszcze? NFC-ka, podstawa, to już nie muszę tłumaczyć. Ekran, no najlepiej, żeby był jakiś taki, nie wiem, AMOLED. Ekran tutaj jest porównując do AMOLEDa. AMOLED jest według mnie lepszy. Na przykład czerń w AMOLEDzie jest po prostu bajeczna. W nocy, jak trzymamy telefon i jest czarne tło, to praktycznie nie widzimy tego tła. To tak jak w telewizorach LG-ka. OLEDach tak zwanych. Nie wiem, bo to jest tyle opcji, możliwości, że nie wiem, na czym się dokładnie skupić w ogóle. Generalnie telefon jest naprawdę super, polecam komuś, jak chce mieć stabilny, szybki, w miarę tani, bo chyba teraz te telefony takie używane chodzą, nie wiem, po 300 zł? Od 300 zł nawet można nieraz taniej kupić. Ja akurat się zamieniłem za BlackBerry Passporta, bo gościu nie potrafił go
jakby to powiedzieć, odblokować Battleadera. No, a mi się udało bez problemu. I dopiero wtedy się otwarła furtka i pokazała, jak ten telefon jest zarobić się zrobiony. Generalnie polecam. Jak ktoś chce takiego roma wgrać, to mogę wgrać mu. 50 zł. Przyciski. Volume, plus, minus. Nie ma przycisku od aparatu, na przykład ten telefon. O, super sprawa by była, jakby miał jeszcze taki Huawei przycisk od aparatu. Przydaje się. Oczywiście dual SIM. Czyli możemy dwie karty SIM albo jedna SIM i karta pamięci. A można tak jeszcze zamodować, że będą dwie karty pamięci, dwie karty SIM i pamięci. Czyli trzy rzeczy w jednym slocie. A to już trzeba troszeczkę zabawy z kartą SIM. Generalnie telefon polecam. Ok, kończę 10 minut 11 nagrywania.